rzecznika prasowego. Bez prasowego. Dobrze. Pomorska Telewizja Narodowa Gdański. Jesteśmy w gabinecie rzecznika prasowego prezydenta Pawła Adamowicza w Gdańsku u pana. Może pan się przedstawi, proszę pana. Tak. Może się pan przedstawi. Pan rzecznik prezydenta miasta Gdańska. Dobrze. Ja sobie tutaj pozwolę usiąść przy panu. Dzień dobry. Sławomir Zimiński, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor też Neonu24.pl. Ja mam takie pytanie, bo była ostatnia konferencja prasowa, ale pan zapomniał nas zaprosić. No nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że to już się nie powtórzy. Chodzi o tą sprawę pana prezydenta Adamowicza, które ostatnio zapadła decyzja sądu okręgowego, że wraca do powtórki do rozpatrzenia ponownie, tak? W tej sprawie nie było żadnej konferencji. A to nie była ta konferencja w tej sprawie? Nie, nie było takiej konferencji. A, to dobrze, to w takim razie ja zadam do tej sprawy pytanie, bo jak ostatnio się pytałem, czy prezydent się podał w związku z tym całym takim tym problemem ujawnienia tych mieszkań do dymisji, pan powiedział, że nie. Teraz, kiedy on wraca ponownie do rozpatrywania przez sąd, to pewnie będzie trochę trwało, bo jak wiem, no sądy tak. Trochę trwają te rozpatrywania i pan prezes dalej się nie podaje do dymisji. Czy nie bardzo widzę powód. Nie, ale niektórzy się pytają, czy się poda. Ja wiem, że niektórzy się słuchają. Znaczy tak, prezydentowi w tej chwili do tej pory nic nie udowodniono, za nic go nie skazano, zgodnie z prawem jest prezydent niewinny i nie ma powodów, żeby rezygnował z funkcji. Znaczy, ale wyrzutów sumienia nie ma pan prezydent, że się takie coś stało? Znaczy, prezydent miałby mieć wyrzuty z tego powodu, że prokuratura prowadzi dochodzenie? Nie. Z tego tytułu, że nie podał tych mieszkań do swoich papierów. To jest jedna zasadnicza różnica, ponieważ prezydent za te mieszkania, za te dwa mieszkania płacił podatki, natomiast nie wpisał tego do świadczenia majątkowego. No tutaj nikt na tych finansach. Ale to kilka lat nie wpisywał początku. Tak. Było coś osiągnięte w terminie. Rzeczywiście przeprosił za to i zgodził się z decyzją prokuratury poznańskiej na wypłacenie 40-tysięcznej. No ale prokurator się nie zgodził i sąd okręgowy się nie zgodził. Ale to też nie do końca jest tak, dlatego że to, żeby umorzyć warunkowo sprawę, zaproponowała prokuratura w Poznaniu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, umorzył warunkowo sprawę, sąd pierwszej instancji, ale wtedy zmienił się prokurator generalny. Prokuratora przestała być niezależna, stała się narzędziem politycznym i prokuratora... Pan tak twierdzi, że to polityczna prokuratura, teraz jeszcze mamy. Teraz prokuratorem generalnym, o ile pamiętam, został pan Ziobro. Zbigniew, tak. I to on jest prokuratorem politycznym? Ale rzeczywiście. I cała prokuratura została zapisana do jednej partii, czy jak to? Nie, pan uważa, ale pan Ziobro robił te panie prokuratorki z Poznania, które wnioskowało umorzenia, zdegradował. A już nie są prokuratorami. I przerzucił je do jakichś mniejszych ośrodków, zdegradował je. Teraz gdzieś tam sprzątają w terenie. I to jest ewidentna sprawa polityczna. Proszę zauważyć, że cztery dochodzenia prokuratury, jeśli chodzi o prezydentów miast polskich, wszystkie dotyczą prezydentów związanych z Platformą Obywatelską. Czy to jest na jedną szalę położone, że tylko się jednych tam na widele zbierze w prokuraturze, a innych przestępców to się już nie widzi. I dlatego się je uważa za polityczne. Słucham? I dlatego się je uważa za polityczne, ponieważ nastąpiły te przetasowania w trakcie całego procesu i... No dobrze, wróćmy teraz do tematu, to znaczy... Znaczy tak, bo na przykład zarządów PO i PSL, których też nie byłem wielkim zwolennikiem, prokurator generalny, pan Seremet, był na to stanowisko mianowany przez prezydenta Kaczyńskiego. Też. Czyli nie był człowiekiem, jak to się mówi, platformy. Teraz prokuratorem generalnym jest członek tej partii, która rządzi, czyli znowu, proszę pana, wraca PRL. Polska jakby zatoczyła wielki łuk i dzisiaj mamy, ale przy tym też moim zdaniem była prokuratura przedtem też w zeszłym roku, bo jak widziałem film, właśnie dzisiaj miałem sprawę sądową, policyjne państwo, jego premier Ewa Kopacz, gdzie policja mi utrudniała reporterskie działania i zapakowali mnie policja na stogach do radiowozu i dzisiaj właśnie jest proces o to, że to niby ja zakłócałem porządek, a to było odwrotnie. To Dzieńcowa powiedziała, kto panu dał legitymację prasową, a ja mam taką legitymację, nawet sąd sobie dzisiaj skierował, że mam. Pan wie przecież.
Panie Antoni, trzyma. I teraz chodzi o taką rzecz, drugą, bo no, z panem Adamowiczem tu wyjaśniliśmy ten temat, natomiast temat jest drugi. Ja pana wielokrotnie i tam jeszcze w biurze prasowym naciskałem na to, żeby umówić mnie na spotkanie z panem Grzelakiem, wiceprezydentem Piotrem Grzelakiem, od spraw komunalnych, tak, on jest bodajże. I chciałem rozmawiać o tych naszych mieszkaniach komunalnych, czy na przykład uchodźcy będą dostawać i tak dalej, o tych różnych tam sprawach podwyżki czynszy, czy coś się szykuje, czy nie. O zapłacie transportu, komunikacji miejskiej. No niestety pan Grzelak od 3 miesięcy ciągle unika spotkania i no jakiś tydzień temu tu byłem, pan akurat nie było, pan był na urlopie, w piątek byłem dokładnie. I panie Antoni, wie pan co, spotkałem pana Grzelaka i mówię do niego, panie prezydencie, kiedy pan udzieli wywiadu dla naszej pomorskiej telewizji narodowej. Wie pan co podpowiedział mi pan prezydent Grzelak? Jak pan będzie telewizją, to ja panu udzielę wywiadu. No przecież ja z panem już tyle wywiadów jako Polska Telewizja Narodowa robię, a tutaj pan Grzelak uważa, że co, no kto ja jestem? To jest jakaś arogancja władzy. No to kiedyś było za komuny, arogancja władzy. Były dwie rzeczy, tak? Po pierwsze, ja porozmawiam z prezydentem Grzelakiem. No tak się zdarzyło. Natomiast pan pytał o mieszkania dla uchodźców. Też. Czy będą takie przez miasto? Jakich uchodźców? To znaczy tutaj jest ostatnio tak, prezydent Gdańska na ostatniej tam, w którejś sesji Rady Miasta, co ja nakręciłem film, no mówił o tym, że jest taki program pomagania tym no, obcokrajowcom, tak? Ogólnie było na... powołanie tej rady. Ale proszę nie przeszkadzać, panie Wilku, bo ja teraz rozmawiam z panem Antoni. Więc sprawa wygląda w ten sposób, że no, tam był taki projekt i przedstawiany był i organizacją pozarządową, bo ja też jestem prezydentem Fundacji Sławpol, która pomaga bezrobotnym. I chodzi o to, czy ci emigranci, generalnie nie mówię już o samych uchodźcach, czy będą mogli z puli mieszkań miasta komunalnych uzyskiwać mieszkania tutaj, czy są jakieś na to przeznaczone mieszkania? O to mi chodziło. Już w tej chwili jak to mówią? Mieszkania, i to bodajże tylko 2 w skali roku, mogą otrzymywać ci Polacy, którzy tutaj wracają w ramach repatriacji. Repatrianci. Tak. Czyli ludzie pochodzenia polskiego z krajów byłego Związku Radzieckiego. Z Rosji. Nie... Teraz. To nie tylko, bo z Ukrainy, z Kazachstanu, z Użyku. Gruzji. Tak. I tym ludziom pomagamy. Wydaje nam się, że jest to po prostu nasz obowiązek. Natomiast Rada do Spraw Imigrantów powstała głównie z tego powodu, że w Gdańsku, w ogóle w całej Polsce jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy, z Białorusi, no tak, z tego typu państw, którzy tutaj po prostu pracują. Polaków. Pracują, studiują, uczą się. I chodzi o to, i jest troszeczkę uchodźców jeszcze Czechów na przykład. Też. I tutaj głównie chodzi o to, żeby stworzyć dla nich taki program, żeby się dobrze zaklimatyzowali w Polsce. I zasmilowali. Tak, żeby nie tworzyć dla nich get, żeby tutaj po prostu mogli wykonywać to, co chcą. No ale dla tych, co teraz z tej Syrii, z tych gdzie terenów wojennych, to są jakieś przeznaczone pole, bo mieliśmy przyjąć podobno jakichś uchodźców, poprzednia premier Kopacz podpisała jakieś kwoty. Teraz czy miasta zostały zobligowane do tego, poszczególne miasta w Polsce, żeby co przyjmować takich ludzi? Jeden z tych Syryjczyków, o którym wiem, że mieszka w Polsce, ściślej w Krakowie, to jest były minister Tadeusz Syryjczyk. No, to ja nawet z nim miałem kontakt. W MHW był kiedyś. Nie ma problemu u uchodźców z Syrii, bo ich po prostu w Polsce nie ma. No dzisiaj. Pewnie obawy rosną z tego, że w Niemczech się działy niesamowite takie obawy społeczne od czasu do czasu wybuchają, jak na przykład w latach 70. była histeria czarnej wołgi, która jeździ po Polsce i porywa dzieci. No były takie plotki, różne były, nie? Żadnych podstaw szlachetnych. Plotka tutaj jest moim zdaniem trochę przemrana. Wracając do tematu tutaj, do tej Rady Miasta, na której tam pan prezydent jeszcze coś innego powiedział. Powiedział, że jak połączy się 2 muzea, Muzeum Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej w budowie, to pan prezydent wycofa darowiznę miasta Gdańska tego terenu, który był. Czy to dalej pan utrzymuje się, tak, pan prezydent podtrzymuje to stanowisko, czy to jest prawnie dopuszczalne? Tak. Bo jeżeli miasto dało darowiznę na ten cel, miasto dało darowiznę naszych pod pewnymi warunkami. Czyli było jakieś uwarunkowania? Które są zarówno w uchwale Rady Miasta, jak i w akcie notarialnym, gdzie było napisane, co to jest za muzeum i jaki jest, mówiąc w skrócie, program tego muzeum. Charakter, tak. Rozumiem. No bo tutaj... Jeżeli Ministerstwo Kultury
zmieni program tego muzeum, to będzie to już inne muzeum. Tak? No tak, ale generalnie... I nie będzie. I wtedy miasto może wycofać darowiznę. Może, no, ale czy musi? Pytanie. Bo ja rozmawiałem ostatnio, wywiad robiłem z panem Kazimierzem Koralewskim w Radzie Miasta, tym radnym PiS-u. I on, żeśmy tam no, dywagowali, o co tu chodzi w tym wszystkim. Tak naprawdę to chodzi prawdopodobnie o to, że tracą stanowiska ci dyrektorzy, którzy są tym nowym muzeum tworzonym, nie monarki, tylko II wojny światowej. I oni po prostu stracą stanowiska tak naprawdę, nominowani przez poprzednią władzę. Ale to są profesorowie, którzy nie będą mieli najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy. Profesor, naprawdę urzędnikiem. Tu nie chodzi o stanowiska, tu chodzi o... O co tu chodzi w tym sporze? Chodzi o to, że to muzeum zostało stworzone jako Muzeum II Wojny Światowej. Tak. Kreślący obraz całego konfliktu II wojny. Rozpoczęcia wojny. Natomiast nowy pomysł Ministerstwa Kultury ma polegać na tym, a i w związku z tym to była pewna nowość, takiego muzeum na świecie jeszcze nie było. Natomiast pomysł Ministerstwa Kultury jest taki, żeby z grubsza oczywiście, żeby to było muzeum, które opowiada tylko i wyłącznie o cierpieniach narodu polskiego. Takich muzeów, które opowiadają o cierpieniach konkretnych narodów, jest od cholery na całym świecie i nikt po prostu tutaj nie przyjedzie po to, żeby zobaczyć, jak my Polacy cierpimy. To by było strata gigantycznej szansy powiedzenia prawdy. No, ostatnio byłem w Stowarzyszeniu na Żydański. Architekci, którzy tam też są zrzeszeni, to coś tam mówią, że coś za wysoko to zbudowano i to wystaje ponad architektoniczny krajobraz miasta Gdańska. I co? Dalej. Jak budowano Kościół Mariacki, też wystało. No dobrze. A teraz jeszcze druga sprawa, bardzo baląca mnie jako sternika morskiego, żeglarza, kota admirała Polski Drużyny Strzeleckich. Myśmy tu kiedyś na Żydańsk też protestował przeciwko budowie kładki do Filharmonii. Ja teraz się już ją buduje, tak? Czy tak. Nie? Już się zbudowie? Znaczy nie wiem, czy już... Bo ja już widziałem tam kafelę. Już stoją jakieś budowy, już praca idzie. Już projekt został przez miasto jakiś zatwierdzony. Oczywiście, że tak. I na kiedy będzie gotowe ta kładka? A już nie pamiętam, czy w przyszłym roku, czy... No na granicy żeglarzom dostęp do Maliny. Zablokuje nas. Do pływania jachtami. Tu żyje około 450 tysięcy ludzi. Mieszkańców. Tak. Jest coś takiego jak potrzeba nadrzędna, tak? W interesie miasta, ale nie jako miasta jako urzędu, tylko miasta jako mieszkańców. Jest wybudowanie tej kładki. No tak, ale w jakiej formie? Bo to, co robią teraz, to zawężają w ogóle przepływ. Ale... Mogła być ta kładka, miała być obrotowa, miała być ale taka... Ale będzie. To widzę, że zawężają oczywiście, przepływ w tym miejscu. Zawężają kładkę. Zawężają. Będzie. To jest specjalnie projektowane, taki był konkurs, takie były założenia konkursu. Bo projektowane po to, żeby nie utrudniać, żeglugi, tak samo jak na przykład Moc w Sobieszewie. Ruszył. Nie, ale ten trój jest do tej pory. No pokonamy, ja wiem, on się też to trudnią. Jak pan kurde, otwierają, musiał pan poczekać, jak mi otworzą. Tak, pływający most. Tu będzie to samo. Pontona. I to będzie to samo, będzie po prostu jednak, pewnie nie będzie. Jakby nie było. Ale będzie ułatwienie dla całej rzeszy ludzi, którzy nie pływają jachtami, tylko na przykład mają potrzebę pójścia do Filharmonii. Na piechotę. Tak, bo tam nie będzie można pojazdować. Nie, będzie tylko na piechotę. Natomiast tych ludzi tam powstaje zupełnie nowy kwartał mieszkaniowy, tam są knajpy. Mm-hmm. To nie jest najłatwiej skomunikowane miejsce. Rozumiem. No to ja znam to miejsce, bo się tam wychowałem, to Różnica Łąkowa i te stare miasto. No właśnie miasto. Chciałem nawiązać. A do Dołkowej jeszcze wróćmy do tematu, do miasta, bo tam ma podobno jeździć jakiś tramwaj. Bo zbudowali tam tory po jednej stronie, czy to będzie prawda, że stary tramwaj będzie konny, czy jakiś... Na Łąkowej właśnie. Szczerze mówiąc. Wyłączyli jeden pas z ruchu, jest tylko ruch drogowy po jednej stronie i po rewitalizacji taki był projekt, ja pamiętam, że tory nawet mieli położyć po jednej stronie i zrobić, że tramwaj będzie, bo stara zajezdnia miała być zagospodarowana co innego. Sławek, jeżeli można, jest bardzo ważny problem, bo tam był wypadek, jest bardzo fajny tramwaj przy Łąkowej. I on jest za blisko przejścia. Jak się jedzie samochodem, kochani, nie wszystko jest widoczne. Stoi stary tramwaj. Tak ustawić, na to trzeba zwrócić komuś uwagę, żeby tak ustawić, że, bo to... A dzielnica tamtym jest nie do poznania. Jak się idzie teraz wieczorem w nocy, ja często chodzę, jest naprawdę fajna sprawa. Mimo starą dzielnicę. Kiedyś ja się tam bałem chodzić, bo ja można było dostać. Dokładnie. No. Nie, ale tych, co mieszkali, to nie wiem. A teraz ci, co dla was się pochowali, albo wynali.
No dobrze, w każdym razie... kumpla na Chłodnej i tam przybyłem chodzić. No też, ale ja tam chodziłem spokojnie. Natomiast na stogach, no chodzić to raczej trudno. Na propos stogów, kiedy w końcu weźmiecie się za remont Stryjewskiego, centralnej ulicy Stogów, gdzie turyści przyjeżdżają, bo tam jest blisko piękna plaża Stogi i to przecież przeróbkę wyremontowano, Picamero, ładnie jest, piękne drogi, a tam tramwaje stare jeżdżą, jakieś dyliżanse, bo tam nawet drogi tramwajowej trzeba zrobić, te tramwaje, żeby jakoś jeździły na Stogi. Panie, pan prezydent mógłby się tym zająć. Wie pan, jedno, ja nie mogę się dostać do pana Grzelaka. Nie da rady zrobić wszystkiego. Ja wiem, ale Stogi są zaniedbaną dzielnicą. Bardzo. Wszystko staramy się robić. Wiem, że basen będzie budowany. Będzie. Etapowo. Na stogach. Wracając do transportu. Oto ostatnio jest polowanie. Wie pan, jakie jest polowanie? Zakład Transportu Miejskiego ma taką firmę, nie wiem, czy to miasto. Renoma jest taka firma, słyszał pan. Podobno, czy to jest prawda? Czy pan może potwierdzić, że Renoma ma taką umowę z Gdańskiem, miasto Gdańskiem, że ona te wszystkie pieniądze z mandatów dla siebie zatrzymuje? Jest taka umowa? Nie wiem, to musiałby pan sobie. No tak twierdzą dziennikarze, już nieraz to czytałem. Że taka umowa została zapisana. Są dziennikarze, to nie zawsze może być prawda. No niekoniecznie, ale czy właśnie dlatego się pytam u źródła. Wiem na pewno urzędzie, jedno, że taka firma jak Renoma zawsze jest wybierana w drodze przetargu. I zawsze jest Renoma, no wybrana za każdym razem. To jest mało wyspecjalizowanych firm. Proszę pana, ja kiedyś firmę prowadziłem i też chciałem kontrolować bilety, to mi powiedzieli, że nie, że moja firma nie może startować przetargu. No i to są były jakieś... Są takie pewne uwarunkowania, których nie stanie każda firma dokonać. Ale no może. No dobra, ale wracając do tego, jak oni robią kontrolę, panie rzeczniku. Otóż oni potrafią usiąść sobie w autobusie. Człowiek rozmawia przez telefon, rusza autobus, chce kupić bilet. No trzeba kupić, kiedy stoi, bo kierowca nie sprzeda. Ale oni już kontrolują i już ci mandat wypisują. To jest polowanie na zająca, a nie kontrola. Przecież to trzeba było jakoś w drodze cywilizacyjnej. Przecież jak ktoś nie chce kupić biletu, to będzie siedział. A jak chce kupić, to mu nie chcą sprzedać. Takie chwyty są dozwolone. Druga sprawa, Zakład Transportu Miejskiego ostatnio zmienił zasady, bo chciał sobie bilet, tą kartę miejską kupić, to się okazuje, że ja nie mogę kupić od dnia dzisiejszego zakupu na miesiąc, tylko muszę kupić sobie albo od 1 grudnia do końca grudnia, albo od 1 stycznia do końca stycznia. Ja przepraszam, a już dzisiaj jest 7, to po co ja mam za te 7 dni wstać płacić? Więc to też jest jakieś takie mieszkańców grabienie. No można powiedzieć, że to jest grabież, no ja mam zapłacić za 6 dni, które już dawno minęły. Kiedyś było tak, że można było do, a dzisiaj nie można. Nie, no ja w automacie chciałem kupić i tak wychodzi. No, ale to wtedy nie znaczy, że ktoś kogoś ograbił, bo nie musi pan z tego korzystać. No, może pan no będę czekał za miesiąc. To będzie jeszcze drożej. To ja już jestem w plecu. No to nie jest dobre dla mieszkańców. Było dobrze, zrobili źle. Zrobili źle. Ale niech pan nie mówi, to nie jest dobre dla mieszkańców. Oczywiście. Dla niektórych jest to niedobre, dla niektórym to pasuje. Dla tych, którzy mają kartę miejską, na pewno jest to. To nie jest tak, że dla wszystkich jest złe albo dla wszystkich. Dla tych, którzy używają karty miejskiej, jest to niedobre. A gdy pan korzystał z karty miejskiej? Są tacy, którzy mają kartę miejską i się ani nie spóźniają, bo nie, no, przedtem było inaczej, zmieniono to, te reguły. Czasami pewne rzeczy się zmieniają. Gdyby się na niekorzyść klienta. Gdyby się pewne rzeczy nie zmieniało, to w dalszym ciągu Gdańsk byłby zapełniony budynkami z drewna. A dlaczego to się zmienia na niekorzyść mieszkańców? Dlaczego to jest nie fair. No tak, jeżeli mieszkaniec ma płacić za 6 dni, który nie będzie jeździł, byś minęły. Przedtem był od do. A to może pan równie dobrze powiedzieć, że przepis, że nie wolno, nie wiem, na ulicy Długiej pojawić się na to, też jest na niekorzyść mieszkańców, bo może ktoś miałby ochotę. No nie wiem, czy nie wolno, może się ktoś miał. Co by nie powiedzieć, można się temu jeszcze raz przyjrzeć. Ja myślę, no można zapytać się, dlaczego tak. Proszę bardzo zgłosić do nich. To znaczy tam chciałem zrobić wywiad, to pan rzecznik nie chciał ze mną w ogóle rozmawiać z ZTM ostatnio, jak zeszłym roku. Pamiętam. Że coś jest nie tak, no to już nie traktuję, czyli każdy poważnie. Przynajmniej Polskiej Telewizji Narodowej i na ONR. No na tym bym chciał zakończyć tą naszą dyskusję i pewne, że tak powiem, wrzuciłem tutaj pewne tematy, które no, warto by było. No i cały czas naciskam na to spotkanie z panem prezydentem Grzelakiem, bo w końcu może by uznał Telewizję Pomorską Narodową za partnera do rozmowy. Dziękuję bardzo. Telewizja internetowa, koniecznie publiczna. Niezależną telewizję. Ciężko, ręka mnie zabolała.